Wyrażamy swoją filozofię poprzez muzykę. Kevin, przycisz to. Kiedy staniemy się sławnymi DJ-ami, moi starzy pękną. Jesteś genialny, kochanie. Myliliśmy się co do ciebie. To pewne. Bzykniemy się? Mój geniusz tłumi ból. Pękamy na stoletnie serce. Wprawdzie szykuję się do tego już od 3 lat, lecz jeszcze żadna dziewczyna nie chciała iść na całość. Chłopaki na Ibizie. Masz? Ja biorę towar, ty sypiesz. Trząsłeś portkami. Wcale nie. Przestraszyłeś się glin. To oni zawsze się mnie boją. Boją się mnie, bo tużące. Idzie twój tata. Dobrze się czujesz? Cześć, tato. Tak. Dlaczego leżysz na chodniku? Kapeczkę się zmęczyłem. Prześpię się. Właśnie. Padamy znów, panie porno Patterson. Debbie pochodzi z Londynu i uwielbia zabawę. Jeżdżę na Ibizę, żeby uprawiać niezobowiązujący seks. To fantastyczne. Każdy z każdym. To takie podniecające. Już ją kocham. To jest to. Jesteśmy DJ-ami. Gdzie tacy jeżdżą latem? Na Ibizę. A dziewczyny psykają się tam ze wszystkimi. Zwłaszcza z DJ-ami. Dokąd pojedziemy? Na Ibizę? Myślisz, że na to zasłużyłeś? Po czymś takim? Jest gorzej niż myśleliśmy. Kevinowi brak motywacji. Jest dziewicą. Jego dziewiczy umysł utknął w stadium buntu. To straszne. Co masz do opowiedzenia? Możemy jechać na Ibizę? Wyraziłem się chyba jasno. Nie. To takie niesprawiedliwe. Mamusiu? Powiedziałem nie. Tata podjął już decyzję. Dłużej tego nie zniosę. Na pewno jestem adoptowany. Prawdziwi rodzice by mnie tak nie traktowali. Nienawidzę was. Ucieknę. Żegnajcie. W ogóle nie bierzesz pod uwagę kompromisu. Jak mam negocjować po czymś takim? Teraz nie ma nawet na co liczyć. Zasłużył na to. Będzie nie do wytrzymania przez całe wakacje. Przepraszam, pani Patterson. Dostanę kanapkę z dżemem? Kevin zostawił list ku pamięci. To podobne do Kevina, którego wszyscy znaliśmy, kochaliśmy i nierzadko bzykaliśmy.
Zabiłem się, bo jestem za dobry dla tego świata. Rodacy nigdy nie rozumieją swych proroków. Przyjaciele, nie smućcie się. Odszedłem w lepsze miejsce, w którym nie trzeba sprzątać pokoju, a rodzice kupują nowe buty Nike co tydzień. Nie chciałem ci sprawiać bólu, mamo, ale niepotrzebnie kazałaś mi się myć. Teraz już umarłem. Kevin, kolacja. Martwiliśmy się o ciebie. Zdecydowaliśmy, że pojedziecie na Ibizę. O ile sami na to zarobicie? To ty masz płacić za moje wakacje. Jesteś moim ojcem. Od tego jesteś. Nasze zadanie się do tego nie ogranicza. Nie pleć. Podaj mi sól. Nie jestem twoim niewolnikiem. Tak właśnie wygląda twój kompromis. Największy problem w tym, że jesteście tacy sami. Co za niesprawiedliwość. Mam ci dać robotę? Znasz sklep? Gdzie znajdziesz punk? Na prześcieradle. Plama. Skończone. Dobra robota, chłopcy. To dla ciebie, a to dla ciebie. Nie nadajemy się do pracy fizycznej. Jesteśmy intelektualistami. Myślę o wielkich rzeczach. Skutery. Jabłecznik. Widzę stanik. Witaj, Terry. Widzisz,
Bzyknąłeś ją? Jasne. Sharon, trzy razy. Wreszcie zrobiłeś to z dziewczyną. Zapakowałem na całego. Więc teraz nie chcesz jechać na Ibizę? Skoro już zaliczyłeś dziewczynę, to nie chcesz pewnie bzykać na Ibizie. Nie ma sprawy. Ja też w końcu zaliczę. Pojedziemy na Ibizę. Bzykania nigdy za wiele. Dzięki, prawdziwy z ciebie kumpel. Ale jak zdobędziemy pieniądze? Wszystko jest kwestią pomysłu. Jesteśmy DJ-ami. Zarobimy na ulicy wśród prawdziwych ludzi. Musimy pomówić. Jak leci, kochanie? Powiedziałeś, że wczoraj mnie bzyknąłeś. Stacy cię słyszała. Nic podobnego. W życiu nie bzyknęłabym się z taką ofertą. A jak jeszcze coś powiesz, to dostaniesz, ty prawiczku. Podobno bzyknąłeś ją trzy razy. Zamknij się. Spadamy. Przyłażą tu sami frajerzy. Dziewice, dziewice. Te dziewczyny nie doceniają naszego muzycznego geniuszu. Co teraz? Wszystko poszło nie tak. Mam list polecony do twojego ojca. Podpiszesz? Perry, jesteśmy uratowani. Weźmiemy pieniądze i pojedziemy na Ibizę jeszcze dzisiaj. Przecież to karta twojego taty, to kradzież. Pójdziemy do więzienia, gdzie wyruchają nas starsi faceci. Tylko ciebie, bo jesteś mniejszy. Ja sobie poradzę. Dziewice. Tutaj nie zostanę. Poddamy worsy, kiedy zostaniemy sławnymi DJ-ami. Wchodzisz czy nie? Wchodzę. Zamknij się, albo rozwalę ci facetę. Wydbaj, spadasz. Ręce do góry i kęby na kurtkę. Siada ci ręce do góry, barany. Forsa do worsa. Dziękuję wam w imieniu banku. Życzę miłej zabawy. A jeśli będziecie szukać pracy, zadzwońcie. Bankowość zapewnia obiecujące kariery takim dziewiczym umysłom jak wasze. Jestem z was dumna. Spełniliście dobry uczynek. Kevin i dobry uczynek. Pierwszy raz słyszę te słowa razem. Mamy dla was prezent. Nie podziękuję ci ojcu? Kupił nam bilety, żebyś mógł wydać pieniądze z nagrody na wakacje. Jak to nam? My też jedziemy. Chyba nie myśleliście, że puścimy was samych. To takie niesprawiedliwe. Nie chciałbym mieć odrąbanej głowy, zwłaszcza w czasie deszczu. Woda wpadłaby do dziury i bym się utopił. Nie martw się. Zranie. Nie musimy z nimi łazić. Zostanie nam więcej forsy na zabawę. Masz rację. Przygotujmy się. Yeah.
Spójrz. Dziewczyny naszych marzeń. To najgorsze wakacje mojego życia. Patrz. Super DJ Paul Gałka. Gałka Paul. Super. Ostrożnie, gruba się, to drogie graty. Kędziorek, ruchałka, do środka. Chłopcy, pośpieszcie się. Mamusia was woła. Ostra suczka. Przemiły gość. Został naszym nowym kumplem. Polubił nas. Może, jeśli posłucha naszego miksu, pozwoli nam ze sobą zagrać. I bzyknąć swoje sikorki. Będziemy bzykać wszystkie. To najlepsze wakacje mojego życia. Spotkamy się na plaży. Raczej nie. Plaża jest tuż obok. Przyjdźcie. Przyjdziemy, ale nie na waszą. Idziemy na taką, o której nawet nie słyszeliście, bo jesteście próchnami. Jak śmiesz odzywać się tak do matki? Kevin, mówię do ciebie. Jesteśmy. Patrz, dziewczyny z lotniska. Stańmy koło nich, żeby się nami zainteresowały. Świetna myśl. Zaklinowałem się. Ja też. Musimy opłonąć w wodzie. Dzień dobry, jak leci? Urocze popołudnie na plaży. Może pójdziemy wieczorem do El Divino? Napijecie się czegoś? Albo do paszy? Ja piję tylko margaritę bez soli. Dwie margarity bez soli. Wstrząśnięte, niezmieszane. Albo do Manumission. Możemy też jeździć do Manumission. Albo do Esparadis. Albo do Privilege. Amnesia. Dzięki, kelner. Reszta dla ciebie. Wspaniałe dziewczyny. Wyjątkowo. Jak nazywa się ta moja? Gemma. A moja Candice. Gemma posiada cudowną osobowość. A Candice jest taka miła i ładna. Chyba już nas kochają. Hey,
Zaczynamy wieczór. Super DJ-e, FP i PRE walą w miasto. A to co? Niemcy. To ostatnie zdjęcie Perego, dziewicy. Jeszcze dziś Gemma zobaczy, co mam w spodniach. Ty też chcesz? Gemma, pocałuj mnie w gałeczkę miłości. Candice, obciągnij mi lizaczka. Patrz, zbliżą się. Fajnie, co? Co chcielibyście zjeść? Nie jestem głodny. Coś musisz zjeść. Powinieneś nabrać energii, jeśli chcesz skakać na dyskotece. Zamówmy coś. Stolik się kiwa. Trzeba coś podłożyć. Daj podstawkę pod piwo, kociaczku. Para ciot. Rzeczywiście tak się zachowuje. Mówię o rodzicach. Zobacz, folgałka. Rusz się, grubasie. Mali kutasiarze z lotniska. Grasz dzisiaj? Co u mamuśki i kundle? Prawdziwa z niej suka. Nie stójcie tak, pomóżcie mu. Dzięki. Ty też, Łajzo. Czego wy ode mnie chcecie? Trochę miksowaliśmy. Ty i Łajza? Tak. Moglibyśmy kiedyś zagrać? Jak nie, to nie ma sprawy. Twój brat jest DJ-em? Co macie na składzie? Jakieś gorące kawałki? House czy garage? Acid house czy pumping? Południowy czy komercyjny? Południowy. Sasz czy Sikaj? Frajerzy leją wodę. Posłucham waszego miksu. Jutro w moim domu. Przyjdźcie. A teraz spieprzajcie. Dzięki. Równy gość. Będziemy DJ-em.
Przykro mi, dziewczyny. Potworów nie wpuszczamy. Wchodzą tylko ładni ludzie. Potwory nie. Jasne? Spójrzcie na swoje twarze, aż lusterko ucieka. Spadajcie. I tak nie chciałam tu przychodzić. Ja też nie. Jutro pójdę na sesję do salonu piękności. Ja też. Chłopcy nas wprowadzą, bo znają Pola Gałkę. To było coś. Pal ma super kawałki. A gdzie podziały się nasze piękności? Może nie weszły. Wpuszczają tylko wybranych. Wprowadzimy je, bo będziemy DJ-ami. Zaszaleliśmy całą noc i wyrobiliśmy. No potem całą noc będziemy bzykać dziewczyny. Dobrze się bawiliście? Jesteście odrażający. Pani Patterson, niezła z pani laska. Twoi rodzice to robili. Morda, żygać się chce. Oni tego nie robią. Zrobili to tylko raz. Obawiam się, że będziemy musieli to zrobić. Razem? To niesmaczne. Tylko w ten sposób urodzisz genialnego DJ-a. Masz rację. Wyłączę światło i zamknę oczy. Dzięki Bogu już po wszystkim. Nigdy więcej. Co jest? Wyobraziłem sobie coś niesmacznego. Niedługo zrobimy to z Candice i Gemma. Zrobimy to, co oni, prawda? 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 Ale co? Będziemy się bzykać jak twoi rodzice. Oni wcale się nie bzykają. And maybe you're going to be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Nigdy więcej tego nie powtarzajcie. Bardzo lubimy Oasis. Nieprawda, jesteście starzy i nawet o nich nie słyszeliście. Perry, co mu dolega? Kieliszeczek? Zamknij się. Super. Proszę, proszę, Frenzel i Wajza. Cześć. Przygotowaliśmy miks. Tym sposobem szybciej uderza do głowy. Z czym przyłazicie? Mamy miks. Pomyślałem, że moglibyście odświeżyć łazienkę. Z przyjemnością. Pędzle są w kuchni. Zawołajcie, kiedy skończycie. Chłopcy, przed chwilą walnąłem klocka. Nie chcę się spuścić.
Trzeba będzie go przepchnąć. Nie ma sprawy. Dzięki. Był taki miły. Pozwolił nam dla siebie pracować. Dał nam pędzle i farbę. Szkoda, że popsuł mu się magnetofon. Może naprawi go do jutra, kiedy już się domyjemy. Równy gość z tego pola. Mam pomysł. Przejdziemy koło dziewczyn i będziemy je ignorować. Wściekną się. A wtedy przypadkiem je zauważymy. Moja laleczka ma cudowne cycuszki. Zobacz. Dlaczego się zatrzymałeś? Muszę się odlać. Nie ma to jak cikanie do morza. Spróbuj. Balas. Gemma widziała moją kupę. Mnie by to nie przeszkadzało. Candice i Gemma nie robią kupy. No to smukę. Teraz trzeba będzie naprawdę wywrzeć na nich wrażenie. Robicie zakupy? Miłego dnia. Były pod wrażeniem. Jasne. Widziałeś, jak Candice na mnie patrzyła? Wcięła ją. Gemma też. Chyba. Na pewno. Cześć, chłopcy. Przygotujmy się, Frenzu. Perry? Nie mów tak do Kevina. Przepraszam. Wprowadzą nas do klubów. Musimy być miłe. Jeśli ładnie ich poprosimy. Właśnie. Grzecznie. Ze wszystkich barów na świecie idziecie dziś do amnezji, tak? Możecie nas tam wprowadzić. Ogłupłeś? Z prawdziwą przyjemnością wprowadzimy urocze damy do amnezji. Jesteśmy kumplami Paula. Wiemy. Naruszcie się. Zaczekajcie tutaj. Długo tam siedzą?
4 godziny. To niedługo. No, patrzcie. Niestety, dziewczęta. Potwory. Jak leci, Paul? Prosto. Przepraszam, chłopaki. Dobranoc, panią. Dobranoc, człowieku w walizce. Dobranoc, Niemcy. Może niepotrzebnie wychodziliśmy. Może dziewczynom nie przeszkadzało, że byliśmy obrzydani. Przeszkadzało. Mnie by nie przeszkadzało. I tak bym ją bzyknął. Mamy czas. Kochają nas. A kiedy Paul puści nasz miks, będą nas kochały powieki. I wszystko będzie dobrze. Jak leci, Łajzo? Dziękuję, dobrze. Macie tę taśmę? Jest w torbie plażowej. Sam ją znajdę. Szurujcie dalej. Przesłucha naszą taśmę.
Solsa, odlot. Powiedział odlot. Aż mi staje. Fantazja. Chłopcy? Fajna taśma. Puścimy ją na sali. Dołączycie do mnie? Najpierw skończcie podłogę. Skończyliśmy. Siadajcie. Podwójna rozkosz. Kędziorek, ruchałka, obejrzyjcie. Może się czegoś nauczycie. Chyba posłuchajcie. Nie, obejrzyjcie. Wybacz, Kev. Perry, ty zboczyńcu. Możesz nam to oddać? Niezła suczka z tej twojej mamuśki. Jędrusie cycuszki jak na staruszkę. Oddaj mu tę taśmę, szefie. Zamknij się, mięczaku. Przepraszam, przyjacielu. Nie jesteś już moim przyjacielem ani współ-DJ-em. Żegnaj na zawsze. Pomóc ci? Co się stało? Chcę wracać do domu. Pokłóciłeś się z Perrym? Napijesz się herbaty? Poproszę, tato. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Wstawiłem wodę. Może pójdziemy coś zjeść? Masz ochotę? Cudownie, będziemy tylko we trójkę. Wczoraj mieliście pecha. A co się stało? Ktoś ich obrzygał. Dobrze się czujesz? To twój chłopak? Nie, to mój chłopak. Pedzie? Nie, geje. To twój zamek z piasku? Pomagałem tylko temu dzieciakowi. Jaki ładny. Perry ma duszę artysty. Jesteś taki wrażliwy. A gdzie Kevin? Nie wiem. Dobrze się czuje? Pójdziemy dziś razem do klubu? To na razie. Dokąd idziemy? Muszę do domu. Na razie. Oj, Sadacht! Łajza!
Zapomniałeś tego? I tego. Dzięki. Spodobał mi się wasz miks. Fajny. Może wykorzystam go dzisiaj w klubie. Podrzucić was? Ciebie i Frenza? Przyjdźcie tu. Gdzie Kev? W sypialni. Zdenerwował się. Lepiej się pobudźcie. Zgoda? Przepraszam. Dzięki. Dlaczego założyłeś krawat? Idę z rodzicami na kolację. Jak spędziłeś popołudnie? Średnio. A ty? Zbudowałem zamek z piasku. Gemma i Candice mają nowych chłopaków. Widziałem je na ulicy z dwoma blondasami. Tapecie. Znaczy, geje. Spotkałem ich na plaży. Tylko się przyjaźnią. Gemma powiedziała, że jestem wrażliwy i puściła do mnie cipkę. Znaczy, oczko. A Candice pytała o ciebie. Pytała? Chcą iść z nami do klubu. Paul kazał ci to oddać. Przepraszam. Nie zrobiłem tego specjalnie. Nie mogłem spać, więc wyszedłem z kamerą. Filmowałem jaszczurkę, która weszła do sypialni twoich rodziców. Pewnie akurat to robili, ale nie zauważyłem. Ta jaszczurka tak mnie pochłonęła. Przepraszam. Gdzie spotkałeś Paula? U niego w domu. Spodobał mu się nasz mix. Zagra go w klubie. Idziesz z nami, Perry? Na kolację. Czego znowu? Podnieś krawat i podaj mi go. Nie jestem twoim niewolnikiem. Jest szczęśliwy. Jest okropny. Mogę usiąść z przodu? Nie, jęcz. Można to opuścić albo podnieść. Spójrzcie. To wasz miks. Jeszcze gorący. Możemy dotknąć? Jedziecie do klubu? Dobrze się czujesz, Candice? Dzisiaj zagramy nasz nowy miks. Prawda, Paul? Tak, that's right. Płyta jest jeszcze ciepła, ale wkrótce pojawi się w sklepach.
Wasze skórki są pod wrażeniem, chłopaki. Raz, ty baranie. Przepraszam, szefie. Mogę posiedzieć u ciebie na kolanach? Jasne. Ja też. Co to miało znaczyć? Piesek wyskoczył na ulicę. Trzeba było go rozwalić. Z małymi pieskami trzeba ostrożnie. Bo my bardzo lubimy futrzaste zwierzątka. Kevin szanuje wszystkie boskie stworzenia. Perry też. To był fantastyczny urlop. Tego nam było trzeba. Chłopcom też przydał się wypoczynek. To nie oni? Poradzę sobie. Wejdźmy tam. Daj spokój. W tym tłumie nas nie zobaczą. Zdobędziemy nowe doświadczenie. Nie jesteś ciekawa? To nasza chwila. Wchodzimy. Wolne żarty. Dla seniorów nie ma zniżek. Jestem sławna. Ja też. Kochamy was. Wystarczy. Tańczyć, szuje. Ruszać się, paralitycy. Chcecie tego gówna? Starczy po kawałku dla każdego. Proszę tego nie robić, szefie. Zwalniam się. Chłopcy, wasza kolej.
Piękny widok. Jak ty? To ty bzykałeś na tym filmie? Tak. Co to była za panienka? Moja mama. Znaczy, ja nigdy tego nie robiłem. To nie ja. Więc byłeś dziewicą. Ja też. Kev? Zrobiłeś to już? Ja też. Gratuluję. Czy waliłeś Candy z grubej rury? Chyba tak. Zbykałam się z Kevinem jeszcze zanim zdobył sławę. Reżyseria. Scenariusz. Nie jesteś już moim przyjacielem ani współ-DJ-em. Dostanę kanapkę z dżemem? Zdjęcia?